To moja ta córka, co na Donbasie wojuje. To mój syn, proszę zobaczyć, jaki piękny był, ale jakie smutne oczy. Pani Danuta mieszka z chorą siostrą, którą opiekuje się już od ponad 20 lat. Jej syn zmarł na nowotwór w wieku 29 lat, a córka walczy teraz na froncie. Jestem w domu u 22 lata. Utrzymuję ten dom i to wszystko, co jest, się zwaliło na mojej głowie. Bo jedyna moja córka jest na froncie. Pod Słowiańskim, Donieckim obwodzie. Strzelają, jest lekarzem. Przyjechała specjalnie z Włoch, żeby pójść na wojnę. By pomóc ludziom, bo tak je wychowałam. W tym trudnym czasie wsparcie, które okazują pani Danucie rodacy z Polski, jest bardzo ważne. Dziękuję bardzo, ale jestem szczęśliwa, że kawaler Polaków przyjechał do mnie. Pomoc z Polski otrzymała też pani Daniela. 85-letnia Polka mieszka sama. Nic nie mogę takiego robić, nigdzie nie chodzę. Ja tam do kościoła wejdę raz w tygodniu, a do domu ledwie przyjdę. Bardzo my wdzięczni jesteśmy, bo naprawdę byłoby jednak ciężko by było, bo to pensja i opłaty te kosztowne. No ale nie narzekamy. W ramach akcji Pomoc rodakom w obliczu wojny na Ukrainie wsparciem z Polski zostało objętych 250 osób z Sambora i okolic. Ludzie tego oczekują, nawet może nie tyle tych produktów, ale ważne jest, że ktoś o nich pamięta, że ktoś się o nich troszczy i zawsze dziękuję, często z łzami w oczach, że Polska o nich pamięta. To jest dla nich ważne, bo można się obejść tam bez czegoś, można jakoś dać sobie radę przeżyć, ale pamięć jest bardzo ważna i bardzo się cieszę, dziękuję nam, przekazuję podziękowania dla tych, którzy nam dają tą pomoc, żebyśmy mogli tutaj wspomóc te osoby. Pomoc z Polski dotarła między innymi do obwodów odeskiego, charkowskiego i iwano-frankiwskiego. Babcie żegnając się mówią, oby był spokój. Dużo jest łez, bo dzisiaj na przykład byłam u takiej pani, która powiedziała, że ona się urodziła w 45 i jakby nigdy nie myślała, że zacznie się wojna. Jeszcze kolejna, tak? A niektóre są jeszcze starsze. A też dużo właśnie historii, że ktoś zginął. U kogoś syn, u kogoś brat. Dzisiaj byliśmy u jednej pani, która została sama, bo jedynego wnuka zabrali na front. Więc jakby to bardzo mocno też dotknęło tutaj tych ludzi z zachodniej Ukrainy, bo dużo kto jest tam. Polska nam pomaga. Organizatorem akcji Pomoc rodakom w obliczu wojny na Ukrainie jest Fundacja Wolność i Demokracja. Wsparcie finansuje Kancelaria Prezesa Rady Ministrów. Realizując kilka lat temu projekt skierowany na wsparcie seniorów, a szczególnie osób samotnych z małych miejscowości, udało nam się stworzyć bazę danych osób, które należy wesprzeć po to, żeby dać im poczucie, że Polska o nich pamięta, ale też, żeby dać im poczucie pewnej godności. I myślę, że to doświadczenie, więc pewne strategiczne myślenie z naszej perspektywy pozwoliło na to, że jesteśmy w stanie teraz, w ramach trudnej ekonomicznej sytuacji, dotrzeć do osób, które potrzebują naszego wsparcia. Niemniej jednak, w pierwszej kolejności chcielibyśmy wesprzeć Wschód i naszych rodaków na Wschodzie. I tutaj współpracując z parafiami, z organizacjami pozarządowymi, które tam zostały, udaje nam się dotrzeć do osób potrzebujących z pomocą finansową, z paczkami żywnościowymi, ale też z takim wsparciem indywidualnym. Pomoc finansową i rzeczową otrzymało już prawie 5 tysięcy osób polskiego pochodzenia, które po wybuchu wojny zostały na Ukrainie.